Pewnej nocy G-Play odkrywa tajne laboratorium Catnapa. Okazuje się, że przeprowadza on tam straszne eksperymenty. Czy G-Play go powstrzyma? Zobacz odcinek do końca i nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Jest już dosyć późno, ale Lumi poprosiła mnie, żebym pilnie przyszedł coś zobaczyć. Coś chciała mi konkretnego pokazać, dlatego jestem. Pukamy, czy w ogóle jest w domu. Puk, puk. Halo, już jest idę, ktoś? Już idę, otwieram. O, siemanko, cześć, Lumi. Cześć. Czemu w środku nocy mi każesz do siebie przychodzić? O co chodzi? Wiesz co? Bo chciałam ci coś pokazać. Chodź za mną. No, muszę dawaj. Ci powiedzieć, że mam zwierzaka i normalnie takiego super króliczka. Chodź, skręcasz. Pójdziemy teraz do niego. Pokaż. Ej, a gdzie on jest? Przecież on tutaj był. Króliczku, króliczku, gdzie ty jesteś? Nie skręcasz mnie? Naprawdę tutaj miałaś królika? No naprawdę! Miałam od dzisiaj królika, no i specjalnie do ciebie zadzwoniłam, żeby przyjść i normalnie tobie go pokazać, ale go tu nie ma teraz. To udowodnij, pokaż w ogóle, jak on wyglądał. Masz, nie wiem, jakieś zdjęcie, cokolwiek? Tak, mam zdjęcie. Chodź ze mną na górę. Zrobiłam mu dzisiaj takie piękniutkie zdjęcie. No zobacz, jaki on tutaj jest piękny na górze. Ej, rzeczywiście, czyli taki biały króliczek z czarnymi uszkami. Dobra, spoko. To na pewno nie mógł gdzieś uciec daleko. Może no, się rozejrzymy i go poszukamy, tak, co? Tak, a chciałbyś właśnie ze mną go poszukać? No dobra, no to chodź. Może, słuchaj, się rozejrzymy. Ty, w ogóle ja pójdę tutaj. Za dom pójdę. Ja tu coś widzę. Tu są jakieś ślady. Normalnie króliki lubią chyba marchewki, czy nie lubią? Ogólnie mi się wydaje, że lubią. O, jakieś warzywka, sałatę, marchewkę może też. I może ktoś chciał zwabić tego króliczka, słuchajcie, Lumi. I normalnie ten króliczek tymi śladami poszedł. Tylko gdzie te ślady prowadzą? Ej, co to za dziwna fioletowa wieża? Wcześniej tutaj nie widziałem. Ej, a może to jest też wabik na pieski? Patrzcie, pies tu jakiś biega. Dobra, pójdziemy tymi śladami, zobaczymy. Ale, ej, tam jest normalnie Catnap. Co on tam robi, słuchajcie? Myślałem, że już się go pozbyliśmy i mamy już z głowy problem. Ale wygląda na to, że on, słuchajcie, tutaj się mobilizuje. Zrobił normalnie nową wieżę i nie wiadomo, co jest grane. Te ślady w ogóle prowadzą tutaj. Myślicie, że ten normalnie królik by był w stanie tutaj przyjść samemu? Ej, tu jest jakiś królik. Ej, ale to nie jest taki biały królik z czarnymi uszami jak Lumi. Ale czekajcie, laboratorium, zakaz wstępu i normalnie zdjęcie Catnapa? Ej, dziwna sprawa. Jak to laboratorium wygląda? Chwila. Można iść na górę, słuchajcie, na samą górę. Tam jest pewnie jakiś widok. Może widać nawet wieżę psiego patrolu. Ale sprawdzimy, słuchajcie, może jeszcze co jest na dole. Tu jest jakiś blok, widzicie? Ej, i to jest normalnie chyba teleportujący blok. Gdzie ja się pojawiłem? Wow, tutaj jest normalnie zdjęcie Catnapa, widzowie. Ej, to jest chyba to tajne laboratorium, do którego się dostaliśmy. Chwila, sprawdzimy, co tu jest, okej? Czy to nie jest jakaś pułapka w ogóle na mnie? Mam nadzieję, że nie, widzowie, zostawcie kciuka w górę już teraz. A wtedy ogólnie dajcie mi trochę otuchy, bo jest naprawdę tu trochę strasznie, muszę przyznać. Nie wiem, czy się tutaj wpakuję w coś, czy to jest po prostu tajne laboratorium. Tam jest jakieś straszne zdjęcie. Migają jakieś światła. Ała! Coś mnie tu zgniotły, te drzwi. Chwila, w skrzyni nic nie ma. Jakieś normalnie sprzęty tutaj są. Rzeczywiście laboratorium. Tutaj normalnie Catnap najprawdopodobniej prowadzi jakieś eksperymenty. Ty! Czy to nie jest ten zajączek normalnie, w sensie królik Lumi? Czekajcie, czekajcie, zrobię mu zdjęcie. Ej, to chyba on. Patrzcie, jak się cieszy, jak przyszedłem, jak tutaj skacze. Ej, musimy go normalnie tutaj uwolnić. Króliczku, chodź tutaj. Ja nie mogę. Porwał cię normalnie ten Catnap. Podskocz 3 razy, jeśli tak. Ej, 3 razy podskoczył, czyli Catnap ciebie porwał. Biedny zajączek, króliczek. Zmylę cię z zającem. Sorry, króliczku, wiesz, że ty jesteś króliczek. Ej, czekajcie, tutaj jest jakieś zamknięte pomieszczenie, gdzie trzeba mieć kartę. Nie mamy karty. Dobra, wyciągnę cię stąd, króliczku. Może tymi drzwiami da się z powrotem wrócić? Nie. Nie działa normalnie ta płytka naciskowa. No dobra, króliczku, no to chodźmy może tędy. Tutaj coś się popsuło, chyba światło. Problem jest z elektryką. Jaki straszny normalnie ten Catnap. Tutaj jest naprawdę... Wow, o nie, uciekamy, króliczku! Lepiej. Króliczku, szybko! Zaraz cię tutaj złapię! O nie, słuchajcie, co to jest w ogóle za pułapki jakieś? Chodź szybko. Ała, w ogóle dostałem tym blokiem. On nas goni, chyba się zorientował, że weszliśmy do jego laboratorium. Musimy stąd uciec. Tu jest jakiś parkour, dobra, musimy się wydostać. O nie, króliczku, dawaj, dasz radę? Musimy tutaj normalnie skakać. O, może tu na skróty pójdziemy, dobra, hop. I tutaj ostatnie przejście. Haha, żartowałem. Ej, czekajcie, tutaj jest blok. I dobra, jesteśmy tutaj, tam jest ta wieża, tam jest mój dom, tak blisko on sobie zrobił w ogóle tą bazę. Króliczku, chodź, uciekniemy, zabiorę cię do domu, Lumi będzie mega zadowolona, że ciebie odzyskałem.
A tu laboratorium. To jest naprawdę, naprawdę dziwna sprawa, widzowie. To jest naprawdę, naprawdę takie tajemnicze. Nie wiadomo, co on tam kombinuje. Dobra, także dawaj, chodź, idziemy, króliczku. Ej, co jest grane? Wpakowałem się. Uciekaj, króliczku. Biegnij do Lumi, biegnij do Lumi. Ja sobie jakoś tu poradzę zaraz. Dobra, wyściągnę tutaj normalnie piaskiem. No i co? I co? Złapałem ciebie jednak. Ej, spokojnie, to twoja robota. A masz tu normalnie. O nie, słabo się czuję. Słabo się czuję. Ej, gdzie ja jestem? Czy to jest to więzienie Katnapa? Jesteś u mnie tutaj w laboratorium i teraz będę na tobie robił wszystkie po prostu doświadczenia. Nie, no chyba sobie żartujesz, Katnap. Nie, zostaniesz tutaj na zawsze. Mam nawet taką specjalną swoją skrzynię. Muszę sobie z niej zabrać jakieś różne rzeczy. Słuchaj, dogadamy się normalnie, kocie. Nie ma szans, w ogóle się nie dogadamy. Ja umiem dobrze ryby łapać, ja ci mogę ryb nałapać, a koty lubią przecież ryby, prawda? Nie, niekoniecznie. Ja ryb nie lubię, ale to ciebie to po prostu tutaj wezmę i zniszczę. Będziesz tu siedział na zawsze. Nie, no bez przesady. Ja ci naprawdę, może jakiegoś okonia bym ci złapał. Nie chcę nic. Siedź teraz tutaj i normalnie będziesz tutaj czekał i czekał, aż przyjdą inne na ciebie tortury i doświadczenia. A teraz masz tu jeszcze lawę. Do później. Bez przesady, widzowie. Ja nie mogę, Katnap mnie tu więził i teraz co, będzie mnie torturował? Nie mogę patrzeć na jego te straszne zdjęcia, słuchajcie. To jest po prostu przesada, ale mam, zrobiłem mu tutaj zdjęcie i to jest dowód w sprawie, a to jest akurat ten króliczek Lumi, to jest dowód w sprawie i normalnie udowodnię. Czekajcie, a może uda mi się tą skrzynię jakoś otworzyć? Czekajcie, jakby ją tutaj sięgnąć. Halo, o, Lumi, Gipley, wypuść mnie. Znalazłam ciebie. Szybko, tutaj wiesz co był twój króliczek. Trzymaj. A teraz ja tu trafiłem otwarte do tej celi. Musimy być ostrożni, tu gdzieś jest Katnap, to jest jego tajny. Jest tutaj. Uciekamy, Lumi! Uciekamy, on tu jest, goni nas! Ratunku, pomocy! Ratunku. Tutaj, tędy da się wydostać! Tylko tutaj trzeba normalnie przeszkody uciec, tu są przeszkody! Uważaj, tu można dostać w głowę, zobacz, takim blokiem na przykład! Także tutaj szybki parkour i zaraz wyjdziemy! Widzowie, uciekamy stąd! Katnap nas goni! Dobra, przyszedłem szybko na policję, ostrzedł! Pani policjantko! Witam! Katnap tu był? Co tu się stało? Co się stało temu policjantu? Był, a tak sobie teraz oni tutaj leżą, a o co chodzi? Pani policjantko, mam tu zdjęcie, wiem gdzie jest tajne laboratorium Katnapa, nawet je widać stąd, tutaj taka normalnie fioletowa wieża, trzeba tam pójść i go normalnie złapać. Złapać go trzeba, ale tak naprawdę musisz iść do niego tam do więzienia, do laboratorium, musisz wrócić na swoje miejsce. Co pani gada? I będzie trzeba go załatwić. Katnap to normalnie jest mój pan i będę robić wszystko, co on mi każe. Co on panem zahipnotyzował? O nie, niech pani to schowa! Ratunku! Ja cię muszę złapać w takim razie i tam zaprowadzić. Ja uciekam szybko, pomocy! Pogoni mnie policjantka, lecę do domu szybko! Gplejka! Coś się dzieje dziwnego. Katnap zahipnotyzował w jakiś sposób policjantkę, która jest mu normalnie, wiesz, no, co posłuszna. Ty mówisz? Tam jest w ogóle jego laboratorium Katnapa, bardzo faktycznie, blisko naszego domu. Faktycznie, Gplay, wiesz co ci powiem, jakoś źle się czuję, jakoś mi co tak jest? Niedobrze, w ogóle jakby w głowie mi się kręciło. Gplayka, ty się zamieniłaś w jakiegoś lisa, czy co to jest, kot? Jestem służącą Katnapa, co, ciebie muszę też ciebie zaprowadzić zamienił? Do laboratorium co? Jego. Co ty normalnie? Zaraz cię tu dorwę. O nie, słuchajcie, Gplayka też jest ofiarą Katnapa, a nie umie otworzyć drzwi, ja nie mogę, jest kotem i nie umie za klamkę pociągnąć, słuchajcie. Ja nie mogę, patrzcie co się zaraz stało. Tego pożałujesz. Ratunku, moja żona została normalnie też sługą Katnapa. Co to ma być? Widzowie, ja normalnie się muszę temu przeciwstawić. On w laboratorium naprawdę coś kombinuje. I pamiętacie to dziwne przejście, gdzie było wejście na kartę? Tam na pewno on coś ukrywa. Lumi, musisz mi pomóc. Ej, patrzcie na to. Ej, takie w ogóle tutaj Lumi diamentowe rzeczy ma, to ja sobie ubieram taki diamentowy secik, biorę sobie diamentowy mieczyk, może w lodówce jeszcze coś znajdziemy. A co ty tutaj robisz, Gplay, z moimi rzeczami? Lumi, musimy iść przeciwstawić się, jak tam twój normalnie króliczek? Tak, już wszystko z nim dobrze, dziękuję tobie bardzo. Słuchaj, to nie koniec, bo Katnap normalnie w ogóle zahipnotyzował policjantkę, chciałem coś zrobić i normalnie Gplayka też została zamieniona w kota. O nie. On coś kombinuje w tym laboratorium. Kota?
O nie, to niedobrze, to niedobrze, to... No to chodźmy może tam, co? No, trzeba normalnie, słuchaj, wziąć tego kadnapa, jakoś, wiesz co, znaleźć, go pokonać w końcu i tak naprawdę wtedy myślę, że wszystko się wyjaśni, także co, idziemy? Tak, idziemy. Widzowie, jest dosyć duży problem, a mianowicie Katnap pilnuje swojego laboratorium. O, właśnie tam jest. Nie dajemy mu się po prostu zauważyć. Lumi, nie wiem, po prostu jolo i wbijamy po prostu. Ej, chyba nas zobaczył. Idzie nie, w naszą stronę. Nie. Lumi, Boże, go jakoś normalnie pokonamy teraz. O nie, podpalił mnie. Oż ty, Katnapie, jeden niedobry. Chodź tu, zwiałeś normalnie mi. No. Zbudowałem to laboratorium, gdzie testowałem normalnie eksperymenty na ludziach z miasta. Spokojnie. Teraz wiem, jak wszystkich mogę tutaj załatwić. Marchewkę mam dla ciebie pyszną. Zobacz, o nie, ja nie mogę. Lumi, jest problem. Ogólnie nie damy sobie z nim rady. Musimy jakoś jego uwagę normalnie odtrącić. On tam jest. Wiesz co, ja mam pomysł, bo ja bym może odwrócimy jego uwagę, chodź, pierwszy, bo musimy schować tutaj w dom burmistrza, co? On tu teraz strzela, on wie, gdzie my jesteśmy, słuchaj. Strzelał tutaj laserami, musimy pójść w takie miejsce, żeby nie wiedział. Daj mi to, ja normalnie odwrócę jego uwagę. W jaki Dobra. Sposób? Chodź za mną, czekaj. Okej, czekaj. Dawaj teraz tutaj. Okej, on myśli, że my teraz jesteśmy tu. Okej, a ja strzelę w dom burmistrza i wtedy nagle może tam pójdzie. Dobra. Czekaj, na razie go nie widzę. Dobra, widzę go. Dobra, tam strzelamy. Ej, wystrzeliło. Dobra, Lumi, on teraz będzie zajęty. Chodź tędy po cichutku. Uwaga. Dobra, okej, dawaj, wlecimy teraz tutaj szybko na dół. Dobra, i teraz będziemy mogli normalnie zobaczyć, co on tutaj kombinuje. Lumi, idziesz ze mną? Gdzie jest tak, Lumi, słuchajcie? Tak, idę, jestem tutaj. Dobra, no to dawaj ruchy. Ej, tutaj jeszcze jest piła łańcuchowa. I dobra, ogólnie tutaj jest to wejście, gdzie on normalnie w jakiś sposób, nie wiem, czy hipnotyzuje tych ludzi, zamienia ich w jakieś koty, ich, nie wiem, zające. Ale to jest wejście na kartę, musimy zdobyć najpierw kartę. Czekaj, tu w ogóle jeszcze nie byłem, słuchaj. Ej, bo tu jest jakieś dziwne pomieszczenie, jest taki normalnie stół, jakby on tutaj naprawdę jakieś eksperymenty robił, ty tu wchodzisz, Lumi? Ej, wiesz co ci powiem, tutaj jest jakaś karta, ale ja nie mam żadnego bloku, jak ja tą kartę, to jest pułapka, tą kartę zniszczę, to ona wpadnie do lawy. Czekaj, a może dywanik, damy radę tu ja położyć? Ja mam jednego dirta, jakbyś chciał. A słuchaj, dywanik tu położyłem i patrz, i biorę tą kartę i mamy tą kartę, mam nadzieję, że w ogóle damy radę otworzyć to wejście. Dobra, cyk, chodź Lumi, normalnie działa. Coś tutaj jest, chodź, idziesz czy nie idziesz? Idę, bo się tu zablokowałam. Dobra, okej, patrz, są tu w ogóle jakieś zdjęcia. Ej, chwila, jest tu jakaś... Co to? Antena satelitarna i tutaj są jakieś dziwne urządzenia. Ty, a może to jest ten system, który hipnotyzuje w jakiś sposób? Normalnie patrz, i tutaj jest taki jakby mały katnapik i tutaj jest jakiś kot. Ty, ja chyba wiem, gdzie to jest. To jest w centrum normalnie miasta, taki wielki wieżowiec i może na dachu tego wieżowca jest normalnie ta antena i to jest odpowiada po prostu za te hipnozy. Chwila, tutaj coś też jest. Ej, jest jakaś głowa szkieleta. Chwila, zobaczymy. Ojejku. Ej, Lumi, tutaj jest jakiś normalnie dispenser. Ej, głowa normalnie jakaś tu... Głowy tu normalnie wychodzą. O nie, to jakoś niefajnie tutaj. Idziemy tutaj stąd, jest. Ty. Może pójdziemy w to miejsce, gdzie normalnie jest tutaj zaznaczone. Może to jest też jego jakaś tajna baza i może tam znajdziemy tą satelitę. Tylko będziemy potrzebowali dużo TNT, dużo jakichś ładunków, żeby to wszystko móc zniszczyć, ten cały normalnie budynek zniszczyć. To musimy się gdzieś zakrać, słuchaj, po jakieś epickie rzeczy. Może na rzeczy. Policję pójdziemy. Dobra, bo oni może coś mają. Idziemy po rzeczy do policji, tędy musimy przejść. Widzowie, chcemy się dostać normalnie na komendę policji, ale niestety patrzcie, kto je pilnuje. Katnap, on nas pewnie szuka w tym momencie. Podpala tutaj ognie, musimy jakoś za jego plecami. Nie, tylko jak to zrobić? Lumi, chodź, musimy znowu odwrócić jego uwagę. Czekaj, teraz jest tyłem odwrócony. Szybko na drugą stronę. Okej, dawaj. Okej, udało nam się. Dobra. Dawaj, teraz tu się szybko musimy podsadzić na górę. Dawaj, Lumi, on tutaj jest, czekaj, musimy odwrócić jego uwagę. Strzelę tutaj może w restaurację Czerwone Szelki, żeby się tam zajął. Masz bloki, jakbyś chciał. Dobra, patrz, no to dawaj ruchy, no. Dawaj te bloki, szybko podbudowuj. Dobra, ja nie mogę, Lumi. Do góry, dawaj, lecimy, podbudowuj się też. Już każdy się sam podbudowuje szybko. Każdy sam. Dobra, już jestem. Mam nadzieję, że tu będzie jakieś TNT czy cokolwiek. Ej, dobra, są kamery jakieś, projektor, dużo rzeczy jest, TNT i zapalniczka też jest. Dobra, wszystko mamy, Lumi, teraz chodź, zaprowadzę cię. Albo wiesz co,
Gdzie ten kanap? Czekaj, może byśmy go też przeatakowali, patrz, stąd z góry na przykład, sprowokujemy go trochę i normalnie zaraz znikniemy i pójdziemy do centrum miasta. A masz ty, ej, czekaj, mam pomysł. 3, 2, 1, bang! Dobra, ha, dobra Lumi, szybko uciekamy. Masz perły jakieś, byśmy się perłami mogli tepnąć. Dobra, tutaj i tędy, słuchaj, pójdziemy, chodź. Dobra, lecimy do, słuchajcie, tego miejsca, gdzie miał zaznaczone. Uciekliśmy jakoś katnapowi, ale mamy inny problem, widzowie, zobaczcie, co tam się dzieje i ilu jest strażników pilnujących tą tajną bazę. Jest ich naprawdę sporo tam. To są chyba jakieś jego, nie wiem, sugusy, takie pomocnicy. Chyba tak, coś taka takiego, armia dobra. Jego. Musimy się przygotować, Lumi, jesteś gotowa normalnie? Tak, jestem gotowa. Dobra, także w ogóle ja wziąłem od ciebie zbrojkę diaksową, ty nie masz żadnej zbrojki, także mam nadzieję, że sobie poradzisz, a ja tutaj normalnie na początku tutaj ich spróbuję sprowokować. Chodźcie normalnie, cwaniaki. Zobaczcie tutaj. Okej, dobra, zatrujemy ich. Ej, w ogóle mega dużo ich tu jest. Mega dużo ich tu jest. Oni gdzieś mnie do stacji metra normalnie tu wciągnęli. Ja wam dam, cwaniaki. Macie, a macie wy. Dobra, dobrze poszło, dobrze poszło. Najlepiej by było teraz ich podpalić wszystkich. Dobra, także spróbujemy to zrobić. Ochroniarze katnapa, przestańcie normalnie. On was doprowadzi do klęski jedynie, a nie będziecie ogólnie... Chcecie dać nam spokój. Dobra, dobra Lumi, dobrze idzie, dobrze idzie. To jest to miejsce ze zdjęcia, to jest ten budynek. Tu na pewno coś znajdziemy. Okej, został tu ostatni normalnie gagatek. Jest dobrze, jest dobrze. To jest chyba tajna baza katnapa. Ale co, osadnik tutaj normalnie se stoi? Dziwne, no. Tu osadnicy sobie stoją. Ej, nie wiem, co tu się dzieje. Próbuję się tu otworzyć te skrzynki, słuchaj. Nic tutaj nie ma w ogóle. Nie wiem, może musimy wejść na górę. Ej, ej, czekaj. Co to tutaj jest? Widzisz ten blok? To jest ten teleportujący blok pewnie. O, jesteśmy, słuchajcie. Dobra, da tam radę wejść na górę. Zobaczymy, na jakim piętrze w ogóle jesteśmy. Ej, tu jest naprawdę wysoko. A gdzie jest dach w ogóle? Ej, nie wiem, musimy się tu podsadzić, Lumi. Albo jak wziąć coś, jakieś... to mam drabinki. No to dawaj, dawaj, drabinki się rzuciłam tutaj, mogą tobie, przydać. Proszę. Oj, zabrałaś. Poczekaj, zabrałam, proszę, wiesz. Dobra, dobra, biorę drabinki. I słuchajcie, wejdziemy na górę, zobaczymy, czy to jest ten wieżowiec, gdzie normalnie katnap ma po prostu jakieś dziwne anteny, radary. Nie wiem, co to jest, ale to tutaj. To wszystko było tutaj ze zdjęcia. O, są perły normalnie, Lumi, możesz sobie wziąć. Ja nie mogę, musimy to normalnie wszystko wysadzić. I wiesz co, musimy na początku to porozstawiamy pełno TNT. Ja nie wiem, co to jest za maszyna jakaś dziwna. Jakiś, ja nie mam pojęcia, też schemat, nigdy takiego nie widziałam. Dobra, damy radę, czekaj, a tam coś jest tutaj? Jest też jakieś pomieszczenie, ale pusta normalnie skrzynka. Dobra, ustawiamy tutaj pełno TNT. Najważniejsze, żeby też tą satelitę. Mam nadzieję, że G-Playka już nie będzie teraz zahipnotyzowana i musimy się wytepać na przykład na budynek obok Lumi. Jesteś gotowa, żeby się tam tepnąć? Masz wziąć perły? Tak, mam perły. Dobra. Tutaj się tepam na budynek obok. Dobra, to już tam idź. Ja też normalnie sobie tu biorę perłę, biorę zapalniczkę i uwaga, to jest ważny moment. 3, 2, 1, hop! Okej, Lumi, tepię się do ciebie. Będziemy obserwować stąd, co tu się dzieje. I patrz, satelita zniknęła i całe piętro zostało zniszczone. Teraz powinno być wszystko w porządku. Już normalnie G-Playka, mam nadzieję, że nie będzie zahipnotyzowana. To samo powinniśmy zrobić z laboratorium tego katnapa, żeby pożałował raz na zawsze. Idziemy go znaleźć i zobaczyć, co teraz kombinuje. No i przyszedł pamiętny czas, słuchajcie, na wieżę albo laboratorium katnapa. Lumi, to co, jesteś gotowa? Używamy 10K TNT, tak. Czy jak to robimy najlepiej? Jak możemy ci się wydaje? I TNT 10K. Ja na przykład, słuchaj, nie byłem nawet tam na górze, nie wiadomo, co tam jest. Także może na początku odblokujemy to. O, najprawdopodobniej już tu nic nie ma. O, już nic nie ma. Dobra, teraz tutaj, pyk. I pięknie, a tu jeszcze na samym dole zniszczymy mu TNT, żeby mu tą windę zniszczyć, teleportującą. Także słuchaj, pyk, i to będzie piękne zakończenie. Ciekawe, czy ta baza jest pod tym, właśnie pod tą wieżą. Zaraz się przekonamy. Ej, on we mnie strzela, Lumi! Chyba przyszedł tutaj obronić, ale się spóźnił trochę nasz gagatek. A wiesz co? Ja może... A, już nie mam 10K, skończyło mi się. Co ty narobiłeś tutaj? Ej, boż, ty już miałem wszystkich zamienionych, a teraz co? Wszystkie plany poszły na marne. Jesteś zatruty, katnap, poddaj się! To nie koniec... Nie poddam się, jestem najsilniejszy. A, dobra, Lumi, normalnie spróbuj 10K zniszczyć tutaj jeszcze ten. Zobaczymy, czy dokopiemy się do jego laboratorium tam. Musimy je zniszczyć doszczędnie też pod ziemią. I dobra, ja nie mogę... Zaraz cię załatwię! I chyba ja ciebie.
Dobra, słuchajcie, koty nie umieją pływać i nie lubią wody, a ty jesteś w wodzie, Katnap. Ha, i teraz, okej, słuchajcie, teraz ten laserek cały wykorzystamy. O nie, spadłem na dół. Okej, Lumi tutaj chyba, słuchajcie, strzelała właśnie, żeby to laboratorium odblokować. Ale myślę, tutaj lepiej. Jaki mocny ten kot jest. Najmocniejszy jestem. O, już nie jesteś pokonany, słabiaku jeden. Okej, teraz się tylko podsadzi. Biplay, udało się, pokonałeś Lumi, go. Lumi, masz 10k, to ładuj tam na dół. Szybko tutaj, dalej, ładuj, ale nie tym normalnie, mocniejszy nabój załaduj, a nie takimi słabiakami. Ja nie mogę, teraz tutaj woda się zalała, będzie coraz gorzej, będzie trudniej teraz to zniszczyć. Dobra, czekaj, może uda mi się tutaj zablokować tą wodę, jakoś ją osuszę i musimy zniszczyć to doszczętnie laboratorium, żeby już nigdy Katnap nic tu nie kombinował. Dobra, tutaj ten... Czekaj, ta woda już normalnie wysycha. Dobra. Także teraz powinno być lepiej. Teraz załaduj jeden taki porządny pocisk. Słuchaj, i nie celuj tylko w wodę. Tej wody zaraz nie będzie. I mam nadzieję, że się dokopiemy. Nie wiadomo tylko na jakiej głębokości jest to laboratorium, ale mam nadzieję, że nam się uda. O właśnie, patrzcie, Lumi ładuje ogromny, przepotężny pocisk. No, dawaj, no, Lumi. No, tylko woda niech znika. Dawaj. I bum. I bęk. I widać to laboratorium. Daj mi to 10k. O, ci pomogę. Dobra, no i pięknie. I zostało zniszczone. Myślę, że już mu się nie będzie chciało więcej tego odbudowywać. Idę zobaczyć, czy z Gplayką wszystko w porządku. Gplayka, wszystko w porządku. Ej, Gplayka już nie jest kotem. Już nie jesteś zahipnotyzowana. Tak, wszystko dobrze. No właśnie, wiesz co, nie wiem, co się ze mną działo przez ostatnie godziny. Tak jakbym pamięć straciła. I tak kotem jakimś ode mnie czuć. Nie wiem, o co chodzi. Chyba wiem dlaczego. Zostałaś zahipnotyzowana przez Katnapa. Ale już wszystko dobrze, co? Gplayka. Ale o czym ty mówisz? Ja idę sobie pograć. Nic takiego. Wiesz co, no dobra, czas sobie ja pograć idę. Normalnie nową gierkę. Jakąś sobie ściągam, widzowie, tutaj aplikację. Także z wami się żegnam. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!